Dzień dobry, widzowie. Z tej strony Rusek. Tak, Rusek. I długo mnie w sumie to nie było. Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać, jak zmienić rozdziałkę. Tym razem nie Fortnite, ale Valorant. Mam nadzieję, że ludziom się przydam. I postanowiłem to nagrać, bo poradnie się dobrze pojmują. A tak, serio, to za ostatni przyradnik. Poradnik was przepraszam, ale pierwszy raz nagrywałem sobie coś takiego i się też bardziej zrozumiałem. To będzie miał większe też doświadczenie, bo po pierwsze już nagrałem jeden poradnik, wiem więcej jak co robić, mniej więcej. I w tym momencie chciałbym przeprosić i chciałem wrócić do streamowania. Przez jakiś czas streamowałem, później przestałem. I właśnie streamowałem, też tam nabyłem trochę tego doświadczenia, chociaż nie miałem dużej publiki, ale czasami tam parę osób się przewinęło i miałem stream od ponad parę godzin, dlatego się też po prostu nauczyłem. I dlatego no teraz będzie wydaje mi się lepiej i chyba zacznę znowu robić streamy, dlatego zapraszam na streamy www.twitch.tv/podłogarusek. Tak i właśnie, dobra. Przechodzimy do poradnika. Pierwszym co musi się zrobić to posiadanie Valoranta. Posiadać Valoranta trzeba mieć konto. A jak zrobić konto, to musi ci pobrać Valoranta. Prosto jak budowa cepa. Valorant nam się odpala. Za ten czas odpalimy sobie NVIDIA Control Panel. Ja takowego trustrecha mam, bo na nim gram. Do tego, no. I teraz tak, będziecie potrzebowali takiej aplikacji jak WinExp. Ja ją mam. Ona się znajduje tutaj. Chciałbym się jej wypakowywać, dlatego że działa tak. A pokażę wam jak ją pobrać. Wpiszcie sobie WinExp Valorant. Halo, dzisiaj Valorant WinExp. Tutaj pojawia wam się stronka. No i Dolant Explorer. Tak, tutaj. Zresztą ja wam to wkleję, klikacie Dolant Explorer. Halo? O, pobiera wam się WinExp. Klikacie sobie tutaj. Wchodzicie, no i klikacie później. Będzie później to wytłumaczone. Możecie sobie wypakować, zrobić oddzielny folder. Ale tam mniejszy. Dobra, w tym momencie to wchodzicie sobie w NVIDIA i wy macie ustawioną rozdziałkę raczej na tej, no, 1920 na 1080. Musicie ustawić, wejść w Valoranta, trochę głośno, dobra, ściszymy. Wchodzicie i wy tu macie raczej full screen i tak ustawione wszystko. Zmieniamy to na Windowed Fill. Czyli w ognie uzupełnione i zastosujemy. Jeśli zrobię ja tak rozdziałkę, że wam się robi pelejaka. Ustawicie 1920 na 1080. Jeszcze raz fill i apply. Później wchodzicie w control panel sterowania NVIDIA. Ustawiacie taką rozdziałkę, jaką byście chcieli. Macie tutaj dużo rozdziałek. Ja ustawiam moją, na której gram, czyli 1208 na 1024. Stosuję ją. Później klikam tak, żeby ją potwierdzić. I właśnie jeżeli macie tutaj, widzicie, no, jak to się mówi, pasek zadań, tutaj wysoko, to pokazuję palcem, Valorant, widzicie, musicie wejść właśnie WinExpa. Wchodzimy w WinExpa, tutaj, pojawia nam się takie okienko, nie mogę nic z tego powiększyć. Ale tutaj mamy dużo aplikacji, schodzimy i szukamy Valorant, klikamy Style, odznaczamy WC Border, klikamy Size i Position, klikamy Maximize it. Możemy tak zostawić, możemy nie, klikamy Refresh, zamykamy, z żadnym podrzędem, nie klikamy Apply ani nic. W momencie wam mogę pokazać jak to wygląda w gierce. Mamy oczywiście rozciągnięte razy postaci, przynajmniej ja tak mam, mój kolega nie ma, nie wiem dlaczego, przecież robił dobrze.
ale raczej macie rozciągnięte postacie, macie trochę inaczej wyglądające hub, interfejs, wszystko bardziej taki rozciągnięty i macie bardziej, jako iść jest no, rozciągnięta, to macie troszkę szybszego sensa. Zależy jakiego macie sensa, plus ja na przykład używam takiego czegoś jak akceleracji myszy, relaxu, tego to też mogę zaraz zaprezentować. No i trustrzeć wygląda w taki sposób, po prostu ustawię sobie szybsze boty. Szybkika tu. Tu ustawimy sobie szybkie boty. Zrobimy sobie 30. Wszystkie. Oczywiście True Stretch jest dla różnych osób. Niektórzy wolą grać na natywnej, nie na aż tak rozciągniętej na True Stretch, tylko ustawić sobie w ustawieniach. Dla mnie oczywiście, ja jak spróbowałem raz zagrać na True Stretch, ja jak spróbowałem raz zagrać na True Stretch, tak przy nim zostałem i gram na nim cały czas. Bardzo mi się on podoba i bardzo jest dla mnie wygodny. Potrafię się przestawić znowu na natywną. Niektórzy wolą, niektórzy nie wolą, tak samo jak mój kolega. Jeden nasz kolejny, o którym się wstydzę teraz na koncie u niego, bo tak, bo mi się tak podoba. Pozdrawiam cię, Ksenik. Bardzo ci lubię. Uciaku. To jest dla każdego, nie? Ja na przykład lubię co tak pochodzić, poobkręcać, bo to w ogóle fajne jest takie wrażenie, jak się gra. Masz tego trustracza i tak fajnie się obraca tą postacią, tak fajnie to wszystko wygląda, tak gdzieś, no, moim zdaniem miałem takie doświadczenie. Nie wiem, może inni nie, może to jest trochę głupie. No ale mówię, wracając, ja używam czegoś takiego jak... Właśnie, miałem Roaxela, tym bardziej. Używam czegoś takiego jak Roaxel. Roaxel, ustawiamy sobie tam akcelerację myszy. Halo, palić się, odpalił się. Możemy wejść tutaj w settingsy i tutaj gdzieś, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jest coś takiego, że jeżeli wy macie taki słaby tracking, że jak ciągniecie myszką i nie ciągniecie w prostej linii, nie ciągniecie, tylko wiecie, robicie coś takiego, nie? Fale dnoją tak zwane, nie wiem, niektórzy tak mogą robić, niektórzy nie, ja tak nie robię, bo przez parę lat grania w tą grę, w Fortnite i w różne inne, wiecie, no, rączkę. No to mogą sobie ustawić w tej aplikacji, w settingsach, coś takiego, że myszka będzie szła tak prosto i bardziej będzie lepiej strzelać heady, chociaż w niskich rangach to jest tak, że no, ludzie kusają all the time i trochę ciężej jest wtedy jeździć góra-dół, bo ciężej się chodzi, tylko myszka jest nastawiona, żeby takie były ruchy i bardzo dziwne jest uczucie tak. Ja to testowałem, mi to się w ogóle nie przydało. Niewygodnie mi się po prostu na tym grało, wiecie, dla każdego są różne feelingi z grania na świecie. Dobra, wracając do Roaxela. No mamy tutaj różne tryby. Ja gram na linearze, to jest moje, co zrobiłem. I tak jak tutaj widzicie na tym, jak robię mały ruch, dam swoje 800 dpi, a jak zrobię szybszy, to ta czerwona kropeczka przeskakuje tutaj. Czyli to przekłada się na trochę szybszy ruch. Jak robię taką szybkie mega ruchy myszką, przekłada się wszystko na szybki ruch, a jak robię małe, przekłada się na strasznie mały. No i do tego ja tu mam ustawione akcelerację, tutaj możemy sobie zwiększać, zmniejszyć, ja ustaję na 2. No i teraz jeszcze szybciej jest, mi się tak niewygodnie gra. Zmieniłem ostatnio z 1,2 na 1,5. Tutaj na przykład input offset, to jest takie co oto się zmienia, to górka może być nie wiem, na 12, może być bliżej. Wtedy szybciej wam się zamienia to. Po prostu szybciej będziecie, jak zrobicie mniej szybki ruch albo dalszy, to mniej będzie się wam, w sensie szybciej będziecie się poruszać, jak będziecie mieli oczywiście dalej, na przykład na 20. To będzie dalej i żeby zrobić szybki ruch, to musicie daleko machnąć myszką i bardzo szybko. Dlatego każdy ustawia to własnym zdaniem. W sumie to nie wiem, na czym polega. Ustawiałem to losowo. I żeby pamiętajcie, żeby zawsze, jak to jest hard, scale by mass, settings. I tutaj trzeba zmienić na DPI twojej myszy. Jak pobrać Roaxela, to oczywiście wchodzimy w Google, wpisujemy RAW Acel.
Mamy z GitHuba, czyli z GitHuba jest raczej. Nie, no, nie mamy GitHuba. Dopisujemy sobie Valorant. Nie dopisujemy, dopisujemy jest Dowland. Za tak no, to robiłem, nie pamiętam. Wchodzimy w GitHuba. Wchodzimy tutaj na sam dół, schodzimy. Tutaj widzimy, że to jest to, co ja mam. Każdy może mieć różnie inaczej, schodzimy na sam dół. Halo, mogę niżej, szybciej. Halo. O, no i zapomniałem, taki żarcik, bo to się pobiera w ogóle. Research page, się klikamy. Tutaj pobieramy wersję RoboAxel zip. Wypakowujemy. Nie mam RoboAxela. Plus mogę wam w sumie pokazać, jakimi ustawieniami gra JOSFAC. Żebyście byli w sumie ciekawi, jakbyście byli. Wchodzimy sobie w pierwszą zakładkę General. Gram na angielskim, nie wiem dlaczego to jest polski, mam cały system po angielsku w sumie. Gram na Yellow Pro. Jakiś Janek mnie zaprasza. O, Kseniu, na moim kacie. Yellow Protanopie mam, później mam mojego sensa, to jest 800 DPI 046, 0809. Później moja mapa to nie jest taką, jaką mam minimapę, tutaj to nie jest moja minimapa. Wrzucę wam później screenshota, jaką mam mapę. Tutaj powinien się wam pokazać w tym momencie. I wrzucę co, jaką tu mam mapę. Privacy, no to mam wszystko tutaj off, to są moje ustawienia. Tutaj wszystko po kolei. Będę wam zjeżdżał wolno, abyście sobie zobaczyli, jak mam na prawej ręce. Zresztą to jest oko dominujące, co robi się taki trójkącik. Zamyka się prawe, lewe oko. Nie wiem, dla mnie to jest raczej prawa ręka. Kiedyś grałem na lewej. Controlsy, nie wiem, gram takimi controlsami z operatora. Na przykład to wygląda tak, bo ja mam zapa, że klikam raz, tylko zapa. Na przykład nie holduję, tylko klikam raz, tu mam rękę, celuję, nie? Raz, nie muszę trzymać. Nie wiem, na broni mam pod 5, nie wiem, pod 5 mam inspekta, bo mi jest tak mega wygodnie, bo lubię inspektować. Nie wiem, na przykład na broni mam strongest, czyli żeby. No. Najcięższą mi broń wyjmowało nie nóż, bo to w ogóle jest najgorsze, niż wyjmowało mi pistolo albo shortiego, że mi wyjmowała wandala operatora, coś takiego. Później wchodzimy sobie w komunikaty, nie wiem, czy to jest takie ważne, ale dobra, to mam pod zetkę, to jest jego. Zejdę wam na dół. Później wjeżdżamy w crossery. W sumie to nie są moje crossery. Tak. Nie wiem, no to. Co się najbardziej gram na tym crosserze? Możecie go zobaczyć. Najczęściej u mnie gram jeszcze bardziej na takim Benji, który jest po prostu mniejszy trochę. Tu będzie jego celownik, to jest coś takiego. Ja gram na troszkę większym. Nie wiem, w tym momencie też gram na takim, często gęsto. Też jest wygodny, po prostu. To jest mój stary, na którym kiedyś bardzo grałem. Wideo, tak go pokazuję, mam trochę inną. Wszystko skapowane, tutaj on plus boosting. Wszystko tutaj wyłączone mam. A w sumie multi redraining, nie wiem jak to się czyta, nie potrafię, mam na off, zależy od komputera. Tu mam jeszcze shooting error. Mam włączony zawsze, mam FPS-y. No i w sumie tyle, audio mam takie. No i tyle. Nie wiem, co wam mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli coś byście jeszcze chcieli się dowiedzieć, piszcie w komentarzu, ja wam raczej odpowiem w niedalekiej przyszłości. Jak mi się nie będzie chciało, to w dalekiej, jak w niedalekiej, to no, to odpowiem szybko. Na razie tyle w sumie, nie wiem, czekajcie na jakiś film, zapraszam oczywiście jeszcze raz na streamki, Twitch TV, mini podłoga rusek. Zapraszam i po prostu tam sobie streamuję. So. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, lajka. Coś takiego się mówi o suba, lajka. Możecie napisać jakiś ciepły komentarz od siebie. Dziękuję za oglądanie i no. Widzimy się raczej na streamkach, jak przyjdziecie. W sumie to mam nadzieję. Pa.